Nieśmy go. Okej, udało się go zakosić. O, jeszcze tu jacyś. No, jeszcze tego chcę. Dobra. Czy to wszyscy tutaj? Chyba tak. Dlaczego się nie da otworzyć? A, no tak. Jeszcze ktoś został. Oczywiście. Barman? A gdzie on jest? Mówiłam, że znowu coś wylądował na suficie. Gdzie on jest? Pewnie na tym czymś siedzi. O Boże. Nie, tu jest. Co za kolor. Ło, przegrzało mi się. Cholera. No, zabijcie go. Dobra. O matko, super, mam przegrzanie i teraz mam sprawę zrąbaną. O, proszę, kolejni do wybicia. Stać, ani kroku dalej! To robotnicy. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! No i tutaj możemy oczywiście użyć swojego uroku albo zastraszenia. Ja mam za mało zastraszenia. No a poza tym jesteśmy idealistą, więc... ratujcie się i uciekajcie. Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, tak. O tym samym pomyślałem. Łatwo dali się przekonać. Spoko. Tam trzeba było im ujebać łby. Frex, przemoc nie zawsze popłaca. Ty to byś tylko ten zabijał. Dobra, ale my chcemy jeszcze szafkę. A, nie to chciałam przecież. O, dało się. Prawie wszystko. Idziemy dalej, zapiszę tylko może. O, pięknie. Jak ja mam teraz korzystać z broni? To jest coś dziwnego. To jest ta snajperka głupia. Nie, to jest snajperka. Dlaczego? No dobra, obrywam. Strzelę sami medigel. Ale widzicie, jaką piękną mam celność tą bronią w ogóle. Dobra, rzucimy czar. Jakaś wieżyczka. Dobra. Nie, to chyba nie zadziała na wieżyczkę obronną. O, znowu umieram. Moglibyście się ruszyć i zaatakować. No, dziękuję wam bardzo. Czekaj, nie zabijaj mnie, poddaję się! Spoko. Gdzie jest ta kwarianka? Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem, gdzie jest. Na chuj nam on teraz.
pozwól mi go zajebać. Czekajcie, czekajcie, nie wiem, gdzie jest Quarianka, ale wiem, gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuję spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. A, musimy ją ocalić, oczywiście. Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w okręgach. W tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. I właśnie to jest... Co ty wyrabiasz? Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Niestety. Przypuszczam, że jak się go nie weźmie, Wrexa, to handlarz, znaczy ten pięść przeżywa. Ale nie wiem, czy wtedy w jakiś sposób nie tracimy w innym zadaniu pobocznym. No, dlatego go wzięłam. Niestety zabił przy okazji. Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. Ale to ile mówi. Osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Gębie. Zresztą mamy inne zmartwienia. Jeśli zaraz nie ruszymy, Quarianka zginie. Właśnie. Ale my jeszcze weźmiemy coś z szafki. Okej. Okay. Co jeszcze? Nie, tu chyba już nic nie ma. Znowu nam się czasówka pojawiła, zegarek. I teraz jest trudniej, bo będą, znaczy trudniej, będą nam przeszkadzać o, właśnie. Ja chcę mój pistolet. A! Kurde. Nie, no ja po prostu nienawidzę, jak mi się przegrzewa broń. Mówiłam, że to jest do dupy. Czyżbym nie miała już medirza? Mam. Co nie zmienia faktu, że jestem bez broni. Nie, to jest nie. Teraz to już po prostu jesteśmy... Zniszczę się! Dobra, moglibyście się ruszyć w tamtym kierunku. Zniszczę cię! Osłaniajcie mnie, łaskawie. Gotowy. O nie, Wrex zginął. Dobra, przebiegnę to szybko. Po prostu. Gotowy. Gotowy. Dobra, jestem trochę wredna, bo zostawiłam... A, zresztą Garus też nie żyje. No tak, tylko że... dobra. Aha, nie, już się podnieśli. No, tu to było przecież, no. Zostało nam 2 minuty 30. Okej. Przyniosłaś? To jest ta Quarianka. Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Ła, ostra dziewczyna. No i oczywiście zostaliśmy praktycznie... Ło! Jeszcze mi się przegrzała broń. Super. Nie no, z tego to już nie chcę korzystać. Czy mi się mój pistolet odgrzał? Nie, nie odgrzał. Masakra! Dobra. Mogę jakoś trafić w ten cel. Dobra. Z moim tragicznym celowaniem to ani tak nic nie da. O, pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Potrafię dbać o siebie. Nie, żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś? Jestem z Przymierza. Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować.
Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Moglibyśmy ją zabrać do ambasady ludzi. Ambasador chciałby to pewnie zobaczyć. No właśnie. To będzie ciekawe. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Coś dobrego. Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy. Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno. No, teraz jest miły. Nazywam się Tali. Tali Zora Naraya. Nie ma tu wielu Quarian. Dlaczego opuściła pani flotyllę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Co to pielgrzymka? Nigdy o tym nie słyszałam. To tradycja.